Gilbert Kate Chesterton Człowiek w pasażu Czyta Jacek Dwaj mężczyźni zjawili się jednocześnie z dwóch stron pasażu przylegającego do teatru Apollo w dzielnicy Adelphi Sąsiednie ulice tonęły w przedwieczornym blasku jasnym, rozsłonecznionym, opalizującym. To też w długiej galerii było stosunkowo ciemno. Każdy z mężczyzn zobaczył drugiego niby sylwetkę nakreśloną czarnym tuszem na tle przeciwległego wejścia. Mimo to poznali się niezwłocznie, gdyż obydwa i wyglądali nieprzeciętnie i nienawidzili się wzajemnie. Kryty pasaż łączył jedną ze stromych uliczek Adelphi z tarasem położonym nad rzeką lśniącą barwami pogodnego zachodu. Po jednej stronie miał zamkniętą od dawna starą restaurację, która nigdy nie cieszyła się powodzeniem po drugiej boczną ścianę teatru z dwojgiem drzwi umieszczonych w pobliżu końców galerii. Nie były to w ścisłym znaczeniu wejścia dla personelu, gdyż miały charakter zupełnie prywatny i z reguły służyły jedynie niektórym aktorom, w danym przypadku głośnym gwiazdom sceny, wykonawczyni i wykonawcy głównych ról w szekspirowskim przedstawieniu. Na ogół sławne osobistości lubią korzystać z takich dyskretnych wejści i wyjść aby spotykać przyjaciół albo też zręcznie ich omijać. Panowie, o których mowa na początku, musieli należeć do tego rodzaju przyjaciół. Niewątpliwie znali prywatne wejścia do teatru i liczyli, że zostaną wpuszczeni, bo ruszyli śmiało ku drzwiom znajdującym się bliżej rzeki. Kroki ich cechowała podobna chłodna pewność lecz różna szybkość. Przybyż ze stromej uliczki okazał się lepszym piechurem, i panowie stanęli przed drzwiami niemal w tej samej chwili. Wymienili poprawne ukłony, zawahali się na moment, po czym ów lepszy piechur i zapewne osobnik bardziej niecierpliwy zastukał głośno. Już w tym spotkaniu zaznaczyły się wyraźne sprzeczności między nowo przybyłymi, z których jeden stanowił przeciwieństwo drugiego, chociaż żadnego nie można było nazwać gorszym czy lepszym. Jako osoby prywatne obydwaj byli przystojni, inteligentni, lubiani, a w życiu publicznym zajmowali pozycję pierwszorzędnej wagi. Ale różnili się krańcowo we wszystkim, w rozgłosie, upodobaniach, wyglądzie zewnętrznym. Sir Wilson Seymour należał do ludzi, których znaczenie doceniają osoby dobrze poinformowane. Im głębiej przenikał ktoś w tajniki życia politycznego i towarzyskiego, tym częściej spotykał się z nazwiskiem Sir Wilsona Seymoura. On był jedynym inteligentnym człowiekiem w co najmniej dwudziestu nieinteligentnych komitetach roztrząsających wszelkie możliwe kwestie, od reform Akademii Królewskiej do projektów wprowadzenia w Anglii waluty bimetalicznej. Zwłaszcza w dziedzinie sztuki był wszechpotężny i tak jedyny w swoim rodzaju, że nikt właściwie nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy to wielki arystokrata rozmiłowany w sztuce, czy też wielki artysta, którego przygarnęli arystokraci. W każdym razie po pięciu minutach znajomości każdy miał wrażenie, że od urodzenia ulegał władzy i wpływom sir Wilsona Seymoura. Powierzchowność tego człowieka była niepospolita, bo mimo konwencjonalnych pozorów wyróżniała się pod każdym względem czymś osobliwym. Z punktu widzenia mody nie dało się nic zarzucić jego jedwabnemu cylindrowi, był to jednak cylinder niepodobny do innych, zapewne nieco wyższy, podkreślający umiejętnie wzrost i tak już okazały. Smukła, szczupła sylwetka garbiła się z lekka, lecz pochylenie to sugerowało siłę miast słabości. Srebrzysto-siwe włosy nie wywoływały wrażenia podeszłego wieku, były trochę za długie, lecz nie miały w sobie nic niewieściego, a fakt że układały się w piękne fale, nie przywodził na myśl fryzjerskich karbówek. Broda starannie ostrzyżona w klin nadawała twarzy męski, nawet wojowniczy charakter, jak twarzom admirałów Velasqueza, których pociemniałe portrety zdobiły ściany domu Seru Ilsona Seymoura. Jego popielate rękawiczki były o ton bardziej błękitne. Alaska ze srebrną gałką o włos dłuższa niż setki podobnych rękawiczek i lasek obnoszonych przez dandysów po teatrach i modnych restauracjach. Drugi stojący przed drzwiami mężczyzna był niższy, nikomu jednak nie mógł wydać się mały, tylko barczysty i przystojny. Włosy miał również falujące, lecz jasne i krótko strzyżone, dzięki czemu wyraźnie rysował się kształt potężnej głowy, którą można by wyważać zamknięte drzwi, jak mówił haucer o głowie młynarza. Postawa i typowe dla wojskowych wąsy wskazywały na żołnierza, lecz błękitne oczy, szczere i przenikliwe, mogłyby należeć raczej do marynarza. Wszystko w nim zdawało się czworokątne, kamciaste, twarz, dolna szczęka, bary, cała sylwetka, to też pan Max Erbohm. Przedstawiciel modnej w owych czasach ekscentrycznej szkoły karykaturzystów, ukazał go jako równanie z czwartej księgi Euklidesa. Bo i ten człowiek był znaną osobistością, chociaż sukcesy jego mieściły się w zupełnie innej kategorii. Nie trzeba było należeć do najlepszego towarzystwa, by wiedzieć, kim jest kapitan Cutler, by słyszeć o oblężeniu Hongkongu i wielkim marszu w głąb Chin. Wiadomości o nim narzucały się wszędzie i uniknięcie ich graniczyło z niepodobieństwem. Jego podobizna zdobiła co drugą kartę pocztową. Jego mapy i opisy bitew trafiały do co drugiego numeru ilustrowanych czasopism, a pieśni o nim do co drugiego programu musicalów lub nawałki co drugiej Katarynki. Jego sława, chociaż zapewne mniej trwała, była dziesięć razy rozleglejsza, bardziej popularna. Bardziej spontaniczna niż rozgłos Sir Wilsona Seymoura. W tysiącach angielskich domów uważano go za olbrzyma górującego nad Anglią niczym Nelson, ale kapitan Cutler miał w Anglii znaczenie nieporównanie mniejsze niż jego rywal. Drzwi otworzył gościom stary służący czy też charakteryzator. Jego zmięta twarz. Zgarbiona postać i wyszarzały czarny garnitur kontrastowały rażąco solśniewającym wnętrzem garderoby teatralnej wielkiej aktorki. Tak wyglądałby zapewne olbrzymi brylant o stu szlifowanych powierzchniach, gdyby człowiek mógł przeniknąć do wnętrza brylantu, bo pokój obwieszały lustra umieszczone pod rozmaitymi kątami nachylenia. Inne dowody luksusu, kwiaty, kilka kolorowych poduszek, jakieś fragmenty scenicznych kostiumów. Urastały w zwierciadłach do szalonego przepychu baśni z tysiąca i jednej nocy Barwne plamy poruszały się, tańczyły, zmieniały miejsca w miarę jak powłóczący nogami służący zmieniał położenie gładkich tafli Jedną nachylał do przodu, drugą podnosił i przysuwał do ściany Obaj panowie znali niedomytego charakteryzatora, bo zwrócili się do niej po nazwisku, Parkinson, a pytając o znakomitą aktorkę Nazywali ją panną Aurorą Romę. Parkinson odpowiedział uprzejmie, że pani jest w sąsiednim pokoju, ale on pójdzie tam zaraz i zawiadomi o wizycie. Goście sposępnieli nieco, bo w sąsiednim pokoju rezdował głośny aktor, partner panny Aurory, a panna Aurora należała do kobiet, które nie budzą nigdy pozbawionego zazdrości uwielbienia. Wnet jednak otworzyły się drzwi między garderobami i ukazały damę która zawsze, nawet w życiu prywatnym, lubiła efektowne wejścia, kiedy to cisza zdaje się burzą dobrze zasłużonych oklasków. Miała na sobie dziwaczny, powiewny strój z pawioszafirowych i pawiozielonych atłasów, połyskujących metalicznym blaskiem, co zachwyca dzieci i estetów. Jej ciężkie czarne warkocze jak rama okalały twarz niebezpieczną dla wszystkich mężczyzn, szczególnie zaś dla wyrostków i świejących starszych panów. Aurora Rome i jej partner, słynny amerykański aktor Isidore Brumno, występowali w szczególnie poetycznie i fantastycznie ujętym przedstawieniu Snu Nocy Letniej, gdzie specjalnie podkreślone zostały role Oberona i Tytani, czyli innymi słowy panny Rome i pana Brumno. Na tle wymyślnych jak z bajecznego snu dekoracji wielka aktorka poruszała się w mistycznym tańcu, a zielono-błękitna szata, miniąca się niby gładkie skrzydła żuka, Wyrażała całe zwodnicze, niepospolite piękno królowej elfów. Lecz i w garderobie, przy dziennym świetle, uwagę przykuwała jedynie twarz aktorki. Aurora Rome powitała gości promiennym, lecz zarazem chłodnym uśmiechem, którym zatrzymywała wszystkich mężczyzn w tej samej odległości, przyzwoitej w miarę i dla nich niebezpiecznej. Od kapitana Katlera przyjęła kwiaty równie tropikalne i kosztowne jak jego zwycięstwa. A od serwisu na Sejmura upominek innego rodzaju, wręczony później i w sposób bardziej nonszalancki. Okazywanie uczuć i pośpiech nie zgadzały się z zasadami, w których wychowano tego dżentelmena, a jego nieprzeciętna przeciętność buntowała się na samą myśl o prezencie równie banalnym jak kwiaty. Wytworny światowiec oznajmił niedbałym tonem. Że wpadł mu w ręce drobiazg niezbyt zapewne pospolity, starogrecki sztylet z epoki pamiętający być może czasy tezausza i Hipolity. Jest z brązu, jak wszelki oręż z okresu heroicznego, lecz dziwnie ostry i groźny nawet dzisiaj. Ma on niezwykły kształt, zbliżony nieco do liścia, nie mniej doskonały niż greckie wazy. Na zakończenie sir Wilson Seymour wyraził nadzieję, że panna Rome zechce przyjąć tę bagatelkę, która może ją zainteresować albo też nada się jako rekwizyt teatralny do jednej z licznych ról, które. W tej chwili drzwi sąsiedniego pokoju otworzyły się hałaśliwie i do lustrzanej garderoby wtargnęła postać kontrastująca z wymownym i rzeczowym Sejmurem jaskrawiej nawet niż kapitan Cutler. Zidore Bruno mierzył sześć stóp i sześć cali wzrostu. Mięśnie i ścięgna miał więcej niż teatralne. A we wspaniałej lamparcie i skórze i brązowo złocistym stroju obrona przypominał jakieś barbarzyńskie bóstwo. Podpierał się myśliwskim oszczepem, który z widowni wyglądał jak lekka, srebrzysta pałeczka czarnoksięska, lecz w niewielkim i zatłoczonym pokoju sprawiał wrażenie maczugi. Żywe czarne oczy aktora połyskiwały jak lawa, a w jego szerokiej twarzy raziły nieco wystające kości policzkowe i śnieżnobiałe zęby. Co zdawało się potwierdzać krążące w Ameryce plotki o pochodzeniu pana Bruno z południowych plantacji. Auroro począł głębokim jak gąk głosem, którego pasja przejmowała dreszczem tłumy publiczności. Może zechcesz łaskawie. Urwał niepewnie, bo w drzwiach wiodących z pasażu stanęła szósta osoba, tak niepasująca do otoczenia, że mogła uchodzić za komiczną. Był to bardzo niski jegomość w czarnym stroju księdza katolickiego, przypominający po trosze, zwłaszcza w obecności tak efektownych postaci jak para aktorów, wyciągniętą z pudełka marionetkę. Wszelako nowo przybyły nie zdawał sobie widać sprawy, iż stanowi rażący kontrast, bo odezwał się tonem zdawkowej uprzejmości. O ile się nie mylę, panna Rome była łaskawa mnie zawezwać. Bystry obserwator spostrzegłby niezawodnie, że emocjonalna temperatura pokoju wzrosła po tej nieemocjonalnej dygresji. Wejście osobnika uprawiającego zawodowo celibat uprzytomniło mężczyznom, że otaczają kobietę niby pierścień zazdrosnych ojwali. Podobnież Rony na płaszczu nowo przybyłego mógłby zwrócić uwagę obecnych w jakimś pokoju na panujący tam nieznośny upał. Gdy panna Rome spojrzała na mężczyznę, któremu była zupełnie obojętna, tym jaśniej pojęła, że inni są w niej rozkochani, i to każdy na swój własny, lecz niebezpieczny sposób. Miłość aktora była nienasyconym apetytem dzikusa lub kapryśnego dziecka, żołnierza, naiwnym egoizmem znamionującym człowieka raczej czyną niż myśli, seru Ilsona Seymoura, wzmagającym się z dnia na dzień pożądaniem cechującym zazwyczaj starych hedonistów zapatrzonych w przedmiot swoich upodobań. Ba! Nawet podupadły Parkinson, który znał wielką aktorkę przed dniami triumfów, wodził za nią oczyma lub chodził krok w krok z niemym uwielbieniem przywiązanego Brytana. Bystry obserwator mógłby spostrzec ponadto rzeczy jeszcze dziwniejsze. Niepozorny księżulo, przypominający wyciągniętą z pudełka czarną marionetkę, nie był pozbawiony pewnej bystrości, to też spod oka przyglądał się osobliwej scenie. Niewątpliwie wielka aktorka, chociaż wrażliwa na hołdę płci odmiennej, pragnęła w danej chwili odprawić wszystkich podziwiających ją mężczyzn i zostać sam na sam z tym, który jej bynajmniej nie podziwiał, albo raczej, nie podziwiając wdzięków, oceniał z należytym uznaniem finezyjną kobiecą dyplomację. Aurora Rome była przebiegła zapewne w jednej tylko dziedzinie, w stosunkach z połową ludzkości, z połową, do której sama nie należała. Duchowny miał wrażenie, iż studiuje kampanię napoleonicką, kiedy panna Rome manewrowała tak, by pozbyć się wszystkich, nie przepędzając nikogo. Młody aktor był prostoduszny i chłopięcy, to też skłonienie go do wyjścia i trześnięcia za sobą drzwiami nie nastręczało trudności. Cutler, typowy oficer brytyjski. Nie myślał wiele, lecz przywiązywał wagę do zasad dobrego wychowania. Aluzje nie miały do nich przystępu. Wolałby wszakże umrzeć, niż zlekceważyć wyraźne polecenie damy. Z sir Wilsonem Seymourem sprawa wyglądała odmiennie. Należało zostawić go na koniec, odwołać się do niej niby do starego przyjaciela, dopuścić do sekretu, iż chodzi o czyszczenie pola. Przysadzisty księżulo gorąco podziwiał pannę Aurora Rome, która osiągnęła swój potrójny cel jednym mistrzowskim posunięciem. Podeszła do kapitana Katlera i zwróciła się do doń z najczarowniejszym uśmiechem. Zachwyca mnie ten przepiękny bukiet, bo to na pewno pańskie ulubione kwiaty. Ale radość nie może być zupełna bez moich ulubionych kwiatów. Proszę, kapitanie, bardzo proszę. Niech pan pójdzie do narożnej kwiaciarni i przyniesie wiązankę konwali. Wówczas będę naprawdę szczęśliwa. Pierwszy cel, wyjście popędliwego aktora, został błyskawicznie osiągnięty. Pan Bruno pozbył się już szczepu wręczywszy go Parkinsonowi królewskim gestem, jak gdyby to było berło. Następnie począł się sadowić, niby na tronie, na ozdobionym barwnymi poduszkami fotelu. Ale na tak wyraźny awans wobec rywala wrogo błysnął czarnymi oczyma i zacisnął potężne, ogorzałe pięści. Następnie zaś zerwał się, szarpnął drzwi i szybko zniknął w swojej garderobie. Wszelako próba zmobilizowania Armii Brytyjskiej wypadła nieco gorzej, niż należało oczekiwać. Cutler wstał śpiesznie i stanowczo i, zostawiając kapelusz, ruszył w stronę drzwi, jak gdyby poderwany słowami komendy. Ale na progu stanął i niby zaniepokojony buldog począł odwracać głowę to w jedną, to w drugą stronę. Być może zatrzymał go widok ostentacyjnie wytwornej postaci Sir Wilsona Seymoura, który stał w niedbałej pozie, oparty o jedno z niezliczonych luster. Muszę pokazać drogę temu głuptasowi, szepnęła aktorka, zwracając się do Seymoura i pobiegła ku drzwiom, by wyprawić ociągającego się wielbiciela. Sejmur nasłuchiwał przez moment obojętnie na pozór i bez trosko, lecz twarz rozjaśniła mu się, gdy złowił uchem ostatnie wskazówki dawane przez aktorkę, a następnie jej śmiech i tu pod szybkich kroków zmierzających w stronę wyjścia z pasażu i tarasu z widokiem na tamizę. Niebawem jednak spochmurniało znów czoło wytwornego dżentelmena. Przecież w tamtej stronie były drzwi garderoby pana Bruno. Sir Wilson nie zapomniał naturalnie o godności własnej. Pod adresem ojca Brauna rzucił kilka uprzejmych słów, mówiąc, że budowana właśnie w Westminsterze Katedra Katolicka jest poniekąd dowodem żywotności architektury bizantyjskiej. Następnie bez pośpiechu i zupełnie naturalnie opuścił pokój i ruszył ku wyjściu z pasażu na taras. Ksiądz Braun i Parkinson zostali sami. A że ani jeden, ani drugi nie lubił czczej gadaniny, zapanowała cisza. Charakteryzator krzątał się po garderobie, podciągał jedne lustra, inne opuszczał i pochylał. Trzymał w ręku liśniący oszczep króla Oberona, to też jego znoszone spodnie i marynarka wyglądały tym bardziej nędznie. Ilekroć poruszał ramy nowego lustra, pojawiała się nowa postać księdza Brauna. Wkrótce niedorzeczny pokój zwierciadlany wypełnili duchowni niskiego wzrostu. Unosili się w powietrzu niby aniołowie, na kształt akrobatów wywijali koziołki albo jak osoby bardzo źle wychowane odwracali się do siebie plecami. Ojciec Brown nie baczył na chmurę niemych świadków, lecz wodził wzrokiem za Parkinsonem, dopóki ten nie wyniósł idiotycznego oszczepu do przyległej garderoby. Później duchowny pogrążył się w zadumie, psnując abstrakcyjne rozważania, w których często znajdował rozrywkę. Obliczał w myśli nachylenie luster i kąty załamania odbić pierwotnych i wtórnych. Nagle spokój zakłócił krzyk donośny, chociaż zdławiony. Niepozorny księżulo zerwał się z fotela i, nasłuchując, stanął wyprostowany. Niemal w tej samej chwili wbiegł do garderoby blady jak kreda Wilson Seymour. Kto był w pasażu? krzyknął. Co to za człowiek? Gdzie mój sztylet? Zanim ksiądz Braun zdążył się odwrócić, wytworny gentleman począł myszkować po pokoju, szukając przyniesionego niedawno sztyletu. Nie znalazł jednak tej ani innej broni, gdyż niebawem zatupotały za ścianą szybkie kroki i we drzwiach pojawiła się czworokątna twarz kapitana Cutlera. Oficer ściskał w ręku wiązankę konwali, co sprawiało wrażenie raczej groteskowe. Co się stało? Zawołał. Kto kręci się po pasażu? Czy to jakiś pański podstęp? Mój podstęp. Obruszył się Sir Wilson i postąpił krok w stronę rywala. Tymczasem ojciec Brown wyszedł z garderoby, spojrzał ku tarasowi z widokiem na rzekę i pośpieszył co tchu w stronę tego, co zobaczył. Widząc to, dwaj panowie zaniechali kłótni i pobiegli w ślad za nim. Skąd się pan tutaj wziął? Co pan za jeden, wołał Katler. Nazywam się Brown, padła odpowiedź. Pan na Rome przysłała kogoś po mnie. Śpieszyłem się jak mogłem, ale przyszedłem za późno. Trzej mężczyźni patrzyli ze zgrozą w dół. Pośrodku smugi przedwieczornego światła, biegnącej wzdłuż galerii, niby złocista ścieżka, leżała aurora Rome. Jej szafirowo-zielona warszawa mieniła się wspaniale, martwa twarz odwrócona była w górę. Suknia, rozdarta zapewne podczas walki, odkrywała nagie prawe ramię, lecz rana, z której broczyła krew, znajdowała się po przeciwnej stronie ciała. Spiżowy sztylet połyskiwał na bruku mniej więcej o jart od trupa. Na pewien czas zapadła grobowa cisza. Słychać było wyraźnie śmiech kwiaciarki z Charing Cross i donośne gwizdanie, którym ktoś wzywał taksówkę na strandzie. Wreszcie Cutler chwycił rywala za gardło gwałtownym ruchem znamionującym furię lub doskonałą grę aktorską. Sir Wilson Seymour spojrzał mu w oczy bez obawy i nienawiści. Może pan mnie nie mordować powiedział chłodno. Załatwię to we własnym zakresie. Kapitan zawahał się i opuścił ręce, a jego przeciwnik dodał tym samym lodowatym tonem. Jeżeli zabraknie mi odwagi, by posłużyć się sztyletem, alkohol zrobi swoje w ciągu miesiąca. Nie dla mnie alkohol, odparł posępnie Katler. To za mało. Nim umrę, muszę skosztować krwi Nie pańskiej, ale Zdaje mi się, że wiemy czyjej. Nim ksiądz Brown i sir Wilson pojęli jego zmiary, oficer chwycił sztylet, podbiegł do zamkniętych drzwi, wyłamał je z ryglem i stanął twarzą w twarz z panem Bruno w jego garderobie. Równocześnie z garderoby tej wyszedł chwiejący się na nogach Parkinson i zobaczył trupa pośrodku pasażu. Pochylił się nad nim, kilkakrotnie poruszył bezdźwięcznie ustami by wreszcie równie niepewnym krokiem wrócić do garderoby wielkiego aktora i usiąść ciężko na wspaniale obitym fotelu. Ojciec Brauny podbiegł szybko do starego charakteryzatora, nie spoglądając nawet na kapitana i pana Bruno, chociaż pokój rozbrzmiewał już od głosami ciosów, a dwaj siłacze wdzierali sobie sztylet. Sejmur zachował widać resztki zdrowego rozsądku, bo stało wyjścia z pasażu i raz po raz gwizdał na alarm. Policja przybyła wkrótce i z trudem rozdzieliła zapaśników splecionych niby rozwścieczone małpy. Po kilku formalnych pytaniach Izidore Bruno został oskarżony przez swojego zacietrzowionego przeciwnika i aresztowany pod zarzutem morderstwa. Fakt, iż wielki bohater narodowy własnoręcznie ujął zbrodniarza, silnie podziałał na policjantów, niepozbawionych dziennikarskiej żyłki. Do kapitana Katlera odnosili się z przesadnym szacunkiem i podkreślali, że ma skaleczoną rękę. Zrobił to brumno, w chwili gdy oficer szamotał się z nim pośród stolików i foteli o efektownym pokryciu. Na moment zawładnął sztyletem i jego ostrzem dotknął przegubu wroga. Rana była wcale niegroźna, lecz rozjuszony aresztant przyglądał się z uśmiechem strumykowi krwi, dopóki nie wyprowadzono go z pokoju. Facet ma minę ludożercy, prawda, mruknął jeden z policjantów, zwracając się poufale do Katlera.